Perspektywa cierpienia i śmierci napełniała Jezusa przerażeniem, lękiem i trwogą. Bał się tej chwili. Wiedział jednak, że może bezgranicznie zaufać Ojcu, bo czuł się przez Niego umiłowany do tego stopnia, że Ojciec nie pozwoli, aby On zginął na zawsze. Jezus dał Ojcu białą kartę. Kartę zaufania bezgranicznego. Podobna sytuacja wydarzyła się w życiu Maryi. Maryja także powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Te słowa brzmią jak echo słów: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Są takie chwile, kiedy naprawdę nie wiemy, co powiedzieć, bo łzy nam napływają do oczu. Momenty trudne, momenty tragiczne, momenty wielkiego cierpienia. I wtedy może najprościej jest wziąć właśnie do ręki różaniec i razem z Maryją iść za Jezusem śladami Jego męki, aby odnaleźć nowy sens w tych wydarzeniach, które nam się przydarzają. Wtedy także i my możemy złożyć nasze życie w sercu Ojca jak Maryja i powiedzieć: niech będzie tak, jak Ty chcesz, bo wiem, że Ty znajdziesz najlepsze dla mnie rozwiązanie. Papież Franciszek pytał młodych w Krakowie: czy chcesz życia pełnego? Jeśli tak, to pozwól, aby Jezus cię wzruszył. Rozważając tajemnice bolesne, możesz pozwolić, aby twoje serce zadrgało wzruszeniem i aby cierpienie Jezusa i Jego bezgraniczna miłość ku tobie poruszyły cię głęboko. Rozważając tą tajemnicę różańca, pomyśl właśnie, jak bardzo Cię kocha.